być imię znaczące. Ten Stanisław wiadomo, że w polskiej historii ma szczególne znaczenie. Oczywiście może też sobie taką etymologię ludową ułożyć, że to jest ktoś stały, stanowczy. I dlaczego Jarosz? Może właśnie powstrzymujący się od jakichś gwałtownych, drapieżnych ruchów. Poza tym ta postać, chociażby z racji zawodu, odwołuje się do czegoś stałego, w miarę ponadczasowego, nie tak bardzo relatywnego kulturowo, mianowicie do prawa rzymskiego, do tego, co gdzieś tam stanowi o Polsce czy Europie. I on zachowuje się bardzo rozsądnie, bardzo roztropnie, właśnie z godnością. Nie daje się złamać do końca. Jeżeli ma okazję fizycznie zneutralizować straszliwie szkodliwą ludzką bestię, to są oczywiście takie dość typowe biografie w wypadku, jak to powiedzieć, nie wiem, to strasznie zabrzmi, elit komunistycznych. W każdym razie ten lumpenproletariat przedwojenny znakomicie się odnajduje w każdym systemie, czy to powiedzmy są jacyś tam przestępcy, jeśli mówię o Niemcach, to może o tym. Jest taka książka Hermana Rauschninga, Rewolucja nihilizmu. I tam jest mowa o tym, że właśnie przestępcy znakomicie się odnaleźli w systemie Hitlera. I tutaj wracając do tego, kogo zabija sędzia Jarosz. To jest ktoś, kto był przed wojną przestępcą, w czasie wojny i po wojnie nawet trochę na własną rękę jeszcze działa, ale w imieniu Urzędu Bezpieczeństwa. Jest to ktoś blisko krążący wokół Luny Brystigerowej. Sędzia jak gdyby prowadzi go do jego ofiar, i w pewnym momencie budzi się w nim ten wspaniały sędzia śledczy, przedwojenny, godny i władczy, odwraca się i morduje zbrodniarza. Może to jest niechrześcijańskie, ale jakkolwiek by było, ja myślę, że jednak jesteśmy na ziemi, jesteśmy zanurzeni w doczesności i takie piękno duchostwo, że oto wyrzekamy się zawsze i w każdych okolicznościach przemocy, że to nie jest realistyczne. Oczywiście ja podziwiam postaci świętych, to wszystko prawda, w innych okolicznościach działało się z Kolbe. Natomiast jak powiedział o tych Niemcach, to we mnie się wzbudził taki odruch buntu, no a przecież byli tacy jak Bonhoeffer. Więc właśnie jeśli by, oczywiście byli też tacy, którzy ponosili śmierć za odmowę rozkazu i nie uczestniczyli w żadnych spiskach, ale myślę o tym, że jest ten bohater pozytywny, on nie jest okrutny, on nie jest mściwy, cichy, spokojny, skromny. Jeśli właśnie z punktu widzenia religijnego coś tutaj można by wypomnieć, to rzeczywiście jakoś się tego wątku życia duchowego prawie nie porusza, ale to nie znaczy, że tego nie ma. Tam znowu jest jeszcze jedna bardzo szlachetna postać, niezłomna zupełnie. Właśnie gdyby szukać kogoś idealnie czystego, to na pewno dla takich radykalnych, zdecydowanych chrześcijan wyrzekających się przemocy nie mógłby to być przedwojenny sędzia śledczy. Zresztą do pewnego stopnia współodpowiedzialny za formację owej ludzkiej bestii, bo on tak przed wojną, tak ku przestrodze, zdecydował, żeby na jedną noc zamknąć do aresztu młodego chłopaka. I w tym areszcie, w jednej nocy, w tym chłopcu budzi się bestia. W tym momencie on się staje zawodowym przestępcą i staje się zbrodniarzem. W każdym razie, jeśli szukać postaci idealnie czystej, to jest doktor Przemysława. Ona jest zupełnie nie do złamania. Doskonale wierzy w to, co jest wartościami ponadczasowymi, także oczywiście w tym życiu publicznym, politycznym, po prostu nie pogardza władzami PSL-u za to, że one są poddane terrorowi. Ona zostaje znaleziona w klasztorze u sióstr, gdzie się ukrywa, zostaje skazana na więzienie, z absolutnym spokojem przyjmuje ogłoszenie wyroku, czyli tak, tutaj
tutaj są te pozytywne postaci, są jakieś odniesienia, które pozwalają wierzyć, że mimo iż to jest historia właściwie zdrady, bo właśnie pan profesor mówił o tej skłonności do masowych mordów. W świecie przedstawionym tej powieści to już nie jest czas, kiedy się zabija kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To jest czas, kiedy największą satysfakcję, tutaj ktoś mówi to wręcz z aparatu terrorkomunistycznego, największą satysfakcją i celem jest łamanie, rozprawiczanie tych prawiczków. To jest to, że łapie się kogoś takiego, kto myśli, że będzie szlachetnym działaczem i będzie walczył o Polskę w systemie demokratycznym, a wychodzi po takim przesłuchaniu donosiciel, zdrajca, prowokator. Ten sam człowiek, który działał ze szlachetnych pobudek, narażał się, był bohaterem w czasie wojny, po wojnie zamienia się w narzędzie terroru, w podstępne narzędzie terroru. To jest ich największa satysfakcja. Właściwie te zgliszcza to są też zgliszcza moralne. To jest powieść o szeroko rozpowszechnionej zdradzie, ale na pewno nie o zdradzie bezwyjątkowej, powszechnej. Ma tutaj pan rację, że potrzebne są te postaci pozytywne i potrzebne są w literaturze też postaci wykreowane w sposób wyrazisty. Najwięcej się tutaj dowiadujemy o wszelkich poziomach życia, łącznie z uczuleniem na zimno, z objawami głodu. Najwięcej się tutaj dowiadujemy o tym sędzi Jaroszu. I właściwie to jest bohater, który nas prowadzi od początku prawie do końca. To jest duży kunszt, żeby dzisiaj, kiedy raczej się operuje jakimś bohaterem zbiorowym, pisze się o języku jako takim, o dyskursie, żeby wykreować postać literacką, wydaje mi się bardzo wyrazistą i właśnie pamiętaną, godną zapamiętania. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze coś o tym PSL-u? Tak, tutaj są takie historie o tych wspomnieniach. Mnie to też ciągnie, też przez jakiś czas miałam zajęcia z autobiografizmu w powojennej prozie. I Zaręba o tym pisze, że są wspomnienia, są dzienniki, z których ciągle można coś jeszcze wyinterpretować. Dąbrowski miał Cyrankiewicz obiecać, że u niej nigdy nie będzie rewizji w domu. W związku z tym jakąś tam nadzieję poloniści mają, że pisała te dzienniki szczerze, było mnóstwo kłopotów z tym, w jakiej postaci je wydać, więc między wierszami w tych wydanych dziennikach można coś znaleźć. No i oczywiście są też te jakieś wspomnienia zawoalowane, gdzieś ukrywane w postaci beletryzowanej. No może to oczywiście czekać na wydanie, ale zawsze jest ten problem, no a co kogo obchodzą jakieś tam mało znane postaci. No, to jest rzecz, która może być istotna dla rodziny. Jeden z naszych pisarzy, zresztą wrocławskich, zetknął się z tym zarzutem, kiedy napisał autobiograficzną powieść, a kogo to może obchodzić poza najbliższą rodziną? Więc może takie niedocenianie tych świadectw autobiograficznych też gdzieś tu stoi na przeszkodzie. No oczywiście te źródła, które mamy, to są przede wszystkim źródła wytworzone przez aparat terroru. Bardzo oszczędnie oczywiście udostępniane, być może słabo zachowane, ale to też tutaj już te wszystkie dyskusje dotyczące przekazywania kopii czy oryginałów za granicę takiego materiału, to już wszystko od 10 lat jest przedyskutowane dokładnie, to chyba nie ma o czym mówić. Czy jeszcze jakieś do powiedzenia? Dobrze, to pozostaje. Tak, właśnie o PSL-u. Proszę Państwa, właściwie to historia Polski po II wojnie światowej powinna być napisana z uwzględnieniem takich projektów, które rysują się z różnych wypowiedzi i działań. Jeśli chodzi o PSL i Mikołajczyka, to jaka była tutaj gra Stanisława Mikołajczyka? To można by powiedzieć, to było powtórzenie
gry Adama Czartoryskiego, prawda? Czyli gra dyplomatyczna. Punktem wyjścia była Jałta i właśnie ta obietnica wolnych, nieskrępowanych wyborów. Oczywiście niestety zachodni sojusznicy nie mieli zamiaru dotrzymać tej obietnicy. No jak gdyby nas po prostu wystawiono. Ale tu skoro jestem przy głosie, to taka, no mam takie sugestie. Mamy kilka takich właśnie projektów. Jednym z projektów to byłby moim zdaniem plan Żmierskiego. To może będzie zaskoczeniem dla Państwa. Tak, to niesympatyczna postać, ale ponieważ znam źródło, no to zmieniłem trochę opinię na jego temat. Jaka to była gra? Właściwie to powtórzenie gry Piłsudskiego z końca I wojny światowej. Armia, stworzenie armii. Istota gry Piłsudskiego polegała, to ujął trafnie Hitler w rozmowie z Hansem Frankiem. Do Franka powiedział tak. Ludendorff tłumaczył się potem, że sugerowano mu, że w ten sposób, podejmując kwestię polską, utworzenie takiego państewka polskiego, otrzyma 500 000 żołnierzy. A Hitler mówił, każdy rozsądny człowiek by mu wytłumaczył, że Polacy wystawią taką armię, ale nie do walki o Niemcy, tylko do walki o Polskę. I powiedział, że nigdy nie dopuści do stworzenia piłsudczykowskiej armii. Żmierski przedstawił Stalinowi plan stworzenia milionowej armii polskiej. Co więcej, ta armia miała mieć akowski korpus oficerski. No i oczywiście tutaj te dogmatyczne kręgi komunistyczne starały się to storpedować, no ale były niezbyt, tutaj wiedziały, że jest jak gdyby aprobata Stalina, ale potem i Stalin przeciwko temu wystąpił. W końcu doszło do tego, mieliśmy ministra obrony narodowej, marszałka o starym polskim nazwisku Rokossowski. Wysyłając Rokossowskiego do Polski, Stalin, jak jeden z historyków rosyjskich, powiedział do niego, musicie jechać do Polski, bo Polskę możemy stracić. Jak to rozumiał, nie wiem, przyznaje ten rosyjski historyk. Ostatnio ukazała się taka książka, że były plany pewne Anglików jednak rozpoczęcia wojny ze Związkiem Sowieckim po zakończeniu II wojny światowej. Więc czy to były zupełnie niezależne od siebie inicjatywy, to tego nie wiem. Druga, kolejna sprawa to jest plan Rapackiego. Plan Rapackiego miałby na celu wyjście z Układu Warszawskiego, gdyby został zrealizowany, bo to był taki cel ostateczny. Nie wiem, czy można mówić o jakimś planie Gierka, prawda? Zadłużania nas, czyli doprowadzenia do takiej sytuacji patowej, prawda? Całego tego systemu. Z tego, co Gierek tam wspominał, to nic takiego się nie rysuje. No i proszę Państwa, ten okres, no właśnie, najnowszy. Tutaj muszę powiedzieć, że trudno będzie to na pewno zbadać. Trzeba będzie poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat, ale w każdym razie można się zastanawiać, co się zdarzyło właśnie w ostatnich, no od 80 roku poczynając. Czy była to operacja Polonie, jak niektórzy Rosjanie mówią i wskazują na Zbigniewa Brzezińskiego, który to wszystko zaplanował, doprowadził do upadku Związku Radzieckiego i całego obozu socjalistycznego, czy też był to plan Andropowa, czyli plan przepoczwarzenia się imperium, odsunięcia partii komunistycznej od władzy. I tutaj, proszę Państwa, jeśli generałowa Kiszczakowa mówi, mój mąż obalił komunizm w Polsce, to mówi półprawdy. Bo cała prawda by brzmiała w tym kontekście, mój mąż obalił komunizm w Polsce, bo takie były założenia planu Andropowa.
No więc nie jesteśmy. Rosjanie oszczędnie na ten temat mówią, ale wiedzą, że coś takiego jest. Mówią, że można to ująć tak syntetycznie, na czym polega istota planu Andropowa. Porozumienie czekistów z liberałami. Jak zobaczycie Państwo zdjęcia z Magdalenki, no to mamy polskiego czekistę Kiszczaka, no i tych liberałów, którzy tam byli. Więc wiele zagadek jest tutaj do rozwiązania i chyba będziemy musieli czekać jeszcze, aż się otworzą archiwa, żeby to wszystko poznać. Ale ja tutaj właściwie musimy mieć uznanie dla pisarzy, którzy podejmują gorące tematy, nawet z przeszłości. Dlaczego? No ja muszę powiedzieć tak, no historyk jest skrępowany niedostępnością do źródeł, prawda, no więc nie może tego robić. Więc tutaj w wielu wypadkach pisarze kierowani intuicją, a intuicja czasami prowadzi na właściwy trop przecież i mogą nam, jeśli nie wyjaśniać, to inspirować do zastanowienia się nad tym, co było w przeszłości, co jest obecnie, no, co może będzie także i w przyszłości. Bardzo dziękuję. Żeby tu jeszcze ostatnie słowo należało do pisarza, to przyszło mi na myśl, że to nie jest tylko nasz problem. Tutaj Zaremba odnotowuje taką rzecz, której oczywiście byli świadomi nasi antykomuniści wśród pisarzy już w czasach II wojny światowej. Ja myślę o Sergiuszu Piaseckim, bardzo dzielnym działaczu podziemia, który nabrał przekonania, czym jest rewolucja komunistyczna już wtedy, kiedy ona się rozgrywała. Służył II Rzeczypospolitej. Po wojnie zbiegł w 1946 roku 1 maja na Zachód. Zostawił po sobie nie tylko publicystykę, ale też bardzo cenne, ja sobie marzyłam kiedyś, żeby kogoś tym zainteresować, żeby to przełożył, takie opowiadanie political fiction, science fiction, co by się stało, gdyby komuniści opanowali Anglię. No w tej chwili właśnie jak myślimy o tych problemach politycznych na Zachodzie, to wydaje się, że już niedługo, kto wie, czy ta political fiction nie okaże się po prostu reportażem. I Mikołajczyk tutaj w tej powieści mówi egzaltowanej dziennikarce ze Stanów Zjednoczonych, dlaczego to, co się dzieje, jest takie ważne. To jest uniwersalnie ważne. Oni któregoś dnia przyjdą i do was. Może musi nas spotkać to, co nas spotyka. To jest też pytanie o sens tego tragicznego doświadczenia Polaków po wojnie. Może musi nas spotkać to, co nas spotyka, żebyście jeszcze raz i ostatecznie zrozumieli. Ja tutaj urywam, tutaj zdanie się ciągnie, ja urywam. Może nas musi spotkać to, co nas spotyka, żebyście zrozumieli. Czyli bylibyśmy przestrogą, nasz los byłby przestrogą dla krajów zachodnich. To chyba możemy skończyć, tak? Dziękuję serdecznie i kłaniam się do następnego spotkania.